Gratuluję właśnie przeciwnikowi, bo zasłużenie wygrał 1-0. Chociaż no, przegrywając 1-0 zawsze można powiedzieć, że jedną akcją można było zmienić oblicze meczu, ale w tym momencie no, nie udało się nam to. Troszeczkę miały wpływ na to kontuzje w pierwszej połowie, bo ja sam doznałem kontuzji i jeszcze jeden zawodnik, musieliśmy zrobić dwie zmiany, które nie planowaliśmy, że będą robione tak szybko. Dziękuję chłopakom dzisiaj za zaangażowanie, bo było widać, że im zależy. No jednak no to jest sport. No ktoś musi wygrać. Dzisiaj wygrał lepsza drużyna, lepszą była dzisiaj wspólnota, także gratuluję im jeszcze raz. No to była drużyna, która zajmuje no czołowe miejsca w tabeli. Wiemy, jakie jest nasze miejsce w szeregu. Będziemy starali się z bezpośrednimi rywalami naszymi łapać punkty. No tu się nie udało, chociaż no chcieliśmy coś wywieźć, jakieś punkty z tego boiska. No tak, przyjęliśmy jedną bramkę więcej i tyle można powiedzieć. Mieliśmy sytuacji kilka jeszcze, nie wykorzystaliśmy, ale cieszymy się z 3 punktów, bo dzisiaj to było najważniejsze, nie była jakaś tam najważniejsza gra. Szkoda, że to pan mówi, że jakoś tam to wygląda. No, według mnie to nie wygląda za dobrze i ja to widzę, ale no jest jak jest. Są 3 punkty, to jest najważniejsze. Najważniejsze było, żeby tą porażkę środową sobie jakoś odbić dzisiaj i to był nasz cel. Znaczy obrona dzisiaj była na zero, to mnie najbardziej cieszy, no ale też rywal też nie miał jakichś tam sytuacji praktycznie bramkowych. My żeśmy tych sytuacji mieli zdecydowanie więcej, no ale też było dużo nerwów, dużo takiego chaosu. Tak jak chłopcy teraz w szatni tam sobie rozmawiają, ja to też widzę, że no brakuje nam troszkę świeżości. To znaczy świeżości. Brakuje nam takiego prawdziwego treningu, nie ma kiedy tego zrobić, bo nawet jak chcemy się spotkać, to nie zawsze jest możliwość, bo albo tak jak wczoraj mieliśmy rozruch, było nas dosłownie kilku. No w tych ligach tak jest, no, tak jak mówię, dzisiaj mamy 3 punkty więcej i trzeba się cieszyć. Znaczy my, celem jest wygrać każdy kolejny mecz. No, w tej chwili byliśmy na 7. pozycji, jeśli tą pozycję utrzymamy albo poprawimy, co by było też dla nas satysfakcją jakoś tam. Także celem jest wygrać kolejny mecz i zobaczymy, jak to się ułoży. Najważniejsze, żeby odskoczyć troszkę od tej strefy spadkowej, bo wiadomo, jak teraz spada tych drużyn więcej niż zwykle. No, na razie mamy teoretycznie spokojną pozycję, ale też z każdym meczem się to może zmienić, bo za zwycięstwo jest 3 punkty, także to może być różnie.